Pokój i dobro, witam Państwa bardzo serdecznie. Gościem Radia Niepokalanów jest dziś pan Dariusz Wojtasik, prezes szpitala w Głownie i ojciec Mirosław Kopczewski z Niepokalanowa. Witam bardzo serdecznie, pokój i dobro. Pokój i dobro. Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby opowiedzieć Państwu o szczególnym szpitalu, o wyjątkowym szpitalu. Panie Dariuszu, o szpitalu w Głownie i o Panu słyszałam w Niepokalanowie już wiele historii. Leczy się tam bowiem wielu ojców i braci z Niepokalanowa. Odnoszę takie wrażenie, że jest to szpital wyjątkowy nie tylko dlatego, ale o tym może za chwilę. Wspominał Pan tutaj przed chwilką, zanim zaczęliśmy z Państwem rozmowę, że kilka jeszcze lat temu szpitalowi groziła upadłość. Rzeczywiście, 4 lata temu szpital w Głownie był w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Bardzo blisko była groźba ogłoszenia upadłości. Szpital został kupiony przez właściciela Grupy Zdrowie, który jest lekarzem, który postawił sobie za punkt honoru, aby ten szpital wyprowadzić i postawić na dobrych lekarzy, na dobrą opiekę. Sam będąc lekarzem, tak naprawdę powiedział, że on widzi, że jest taka potrzeba w społeczeństwie, aby szpitale świadczyły na wysokim poziomie usługi dla społeczności lokalnej. I kiedy szpital został zakupiony, to szef Grupy Zdrowie powiedział, że musimy z tego zrobić szpital, w którym będzie miejsce dla każdego i to jest szpital, który ma leczyć nie tylko ciało, ale też i ducha. I prosił, żeby wszyscy pracujący w szpitalu mieli dużo empatii dla pacjentów, żeby pacjenci się czuli w tym szpitalu zaopiekowani. Jeśli chodzi o stronę medyczną, mogę powiedzieć, że na pewno o to zadbaliśmy w tym szpitalu. Ale o stronę taką duchową, to bym powiedział, że tutaj pierwszy zadbał nasz kapelan, który... Ksiądz Zbyszek. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak, bardzo serdecznie pozdrawiamy, który od samego początku jest z nami i rzeczywiście, bym powiedział, był tym pierwszym, który powiedział, że jest tam potrzeba zrobienia kaplicy w tym szpitalu. Kaplicy nie było. W ciągu pierwszego miesiąca mojej pracy powstała i rzeczywiście zaczęły się takie małe, bym powiedział, cuda, których jeszcze wtedy tak nie widzieliśmy, że to są takie małe cuda. Brakowało nam lekarzy, brakowało nam pielęgniarek. Ksiądz kapelan odmawiał mszę w tej intencji i tak powoli coś zaczynało się dziać, ale to cały czas raczkowało. Wszystko zaczęło się zmieniać tak naprawdę w tym szpitalu od zawierzenia i od ojca Mirosława. Zawierzenia szpitala Matce Bożej. Zawierzenia szpitala Matce Bożej i od przyjazdu ojca Mirosława do szpitala. A skąd wziął się taki pomysł, żeby zawierzyć szpital właśnie Matce Bożej? Pan Darek kiedyś pojawił się w Niepokalanowie z pytaniem, czy jest możliwość uzyskania relikwii świętego Maksymiliana, ponieważ z tego co wiem, w kaplicy szpitalnej obecnie jest sporo relikwii. I było takie pragnienie, żeby też był święty Maksymilian. Oczywiście zawsze, kiedy jest taka prośba, nigdy nie odmawialiśmy. A ja zaproponowałem wtedy, że jeżeli relikwie, to i zawierzenie, żebyśmy od razu za jednym zamachem zawierzyli Matce Bożej szpital. Oczywiście zgoda była, także umówiliśmy się co do daty. Była msza święta, na tej mszy świętej dokonaliśmy zawierzenia szpitala, personelu, wszystkich obiektów. No ja powiedzmy zrobiłem swoje, sobie pojechałem, a dalej już Matka Boża działa. I co zrobiła Matka Boża ze szpitalem? No i rzeczywiście powiem szczerze, że w ciągu miesiąca, tak jak powstała ta kaplica, to zastanawialiśmy się, że fajnie by było, żeby jakieś relikwie do nas trafiły. Nawet się nie spodziewaliśmy, dzisiaj mogę powiedzieć z perspektywy tych 3,5 roku, że się nie spodziewaliśmy, że tylu świętych będzie chciało do nas wybrać się. Dzisiaj mamy 27 świętych, relikwie pierwszego stopnia w kaplicy szpitalnej,
a kolejni święci czekają już, żeby do nas trafić. I sytuacja jest taka, że wiele rzeczy, które się wydarzyły związanych ze świętymi, z ich przyjazdem, obecnością w szpitalu, można nazwać, że to był przypadek, ale wiadomo, że w życiu nie ma przypadków. I na przykład mieliśmy taką historię, że ksiądz kapelan pojechał do Włoch z pielgrzymką i raptownie przychodzi do niego taka, to myślę, że on by fajnie też opowiedział, jak przyszła siostra i mówi, czy ksiądz by nie chciał relikwii świętej Bakity? Myślę, że na pewno wiele osób zna świętą Bakitę i jej historię. Albo na przykład druga siostra przyszła i zaproponowała, na przykład mamy relikwię świętej Magdaleny z Canossy. Ostatnio było wspomnienie jej. I ci święci sami do nas się wybrali. I to, co zaczęło się dziać w tym szpitalu, pozytywnego, w sensie ilości pacjentów, zabiegów, to jest niesamowita sprawa. Ten najstarszy personel pracujący w szpitalu mówi, że w tej chwili jest to najlepszy okres w historii tego szpitala. Nie wiem, czy tak jest. Jeśli tak jest, ja się z tego mogę powiedzieć, tylko bardzo cieszę. Natomiast kaplica, która powstała, to ksiądz kapelan opowiadał mi, że takich spowiedzi, takich historii, jakie się wydarzyły, to on przez wszystkie lata swojego kapłaństwa nie słyszał i nie widział, jakie się w tym szpitalu wydarzyły. Powiedział, że sam wielokrotnie był bardzo wzruszony tymi historiami, które się wydarzyły w tym szpitalu. Dzisiaj szpital powoli się rozbudowuje, przybywa nam oddziałów, rozszerzamy profil swojego działania, zatrudniamy kolejnych lekarzy, mamy coraz lepsze wyniki finansowe i medyczne. Wiele osób do nas przyjeżdża. Jesteśmy nawet bardzo zaskoczeni, bo muszę powiedzieć tutaj, że mamy pacjentów z Białegostoku, mamy pacjentów z Lublina, z Zamościa, z Bydgoszczy, z Poznania, ze Złotowa pacjentów. A podkreślmy, że Głowno to jest taka mała miejscowość. Mała miejscowość, między Łowiczem a Łodzią. Dokładnie. Z Niepokalanowa. Z Niepokalanowa, tak, ojciec tutaj bardzo dobrze, że dodał. Mogę powiedzieć, że jesteśmy takim szpitalem patronackim ze zgodą właściciela. I rzeczywiście... Szpitalem patronackim Niepokalanowa. Tak, tak. Dla ojców i braci, tak. Którzy tam jeżdżą. Zawsze serdecznie witamy naszych ojców i braci z Niepokalanowa. Wiele sióstr i wielu innych zakonników też do nas przyjeżdża. Oczywiście my traktujemy, że Niepokalanów to jest jakby u siebie. I taka też jest prawda. Myślę, że cały nasz personel już tego doświadczył. Mówi, mamy dzisiaj na chirurgii dwóch ojców z Niepokalanowa, a tu mamy jakiegoś brata na oddziale, na internie. Więc są takie fajne historie. Myślę, że to też w jakiś sposób też buduje ten szpital i obecność ojców z Niepokalanowa. Ja nie ukrywam, że też nam bardzo pomogła wizerunkowo, duchowo. I to, że ojcowie zechcieli się leczyć w takim małym powiatowym szpitalu w Głownie, bo to jest dla nas wielki zaszczyt, naprawdę, bo przecież w okolicy jest mnóstwo szpitali, są kliniki, a ojcowie do nas przyjeżdżają. Ja się oczywiście z tego bardzo cieszę jako prezes szpitala, ale też jest to bardzo fajne, bo mamy kilku profesorów, którzy u nas pracują i ich doświadczenie w kontakcie z ojcami, z zakonnikami z Niepokalanowa, siostrami zakonnymi, też w jakiś sposób przekłada się na takie bardzo fajne relacje nasze, że oni mówią, że bardzo lubią do szpitala w Głownie przyjeżdżać, mimo że mają o wiele ciekawsze propozycje, już nie mówię zawodowo, ale finansowo, a jednak wybierają ten szpital w Głownie i do nas przyjeżdżają i u nas pracują. A ci pacjenci, ja nie wiem, czasami się zastanawiam, skąd oni przyjeżdżają do nas, jak oni się dowiadują o tym szpitalu, że oni do nas jadą. I czasami sami lekarze, ordynatorzy nasi pytają mnie, skąd te osoby do nas przyjeżdżają. Już nie mówię o osobach z Warszawy, bo z Warszawy to my mamy po kilka osób tygodniowo, które do nas przyjeżdżają na okrągło. Nie ma tygodnia, żeby ileś osób z Warszawy u nas się nie leczyło. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć. To jest jakiś naprawdę Boży cud. To jakieś w ogóle naprawdę działanie Matki Bożej, bo to inaczej tego wytłumaczyć nie można, że te osoby znajdują się w tym szpitalu i chcą tam przyjechać.
Oddał pan szpital Matce Bożej i teraz Matka Boża sobie wzięła go i wysyła tych, których chce. Tak, i stała obecność ojców też jest bardzo budująca, bo wielu pacjentów mówi, że obecność ojców, którzy się korzystają z tego szpitala, leczą się, też jest, bym powiedział, bardzo ważną dla nich, może ważnym aspektem duchowym, że spotykanie ojca, wielokrotnie ojcowie udzielali sakramentu spowiedzi, wielokrotnie prowadzili rozmowy z pacjentami, z którymi przebywali na sali. I myślę, że to jest też ten aspekt duchowy, o którym też należy tu wspomnieć, że ci pacjenci wielokrotnie na przykład mówili, że na przykład ktoś nie był 30 lat u spowiedzi, nie chodził do kościoła. Spotkanie brata zakonnego, ojca z Niepokalanowa spowodowało, że na przykład ktoś przyjechał po wyjściu ze szpitala do tego Niepokalanowa. Ktoś wychodząc z tego szpitala mówił, że spotkał na przykład ojca, który wiele rzeczy mu wyjaśnił. To są w ogóle niesamowite historie. Nie mówiąc też o siostrach zakonnych, które właśnie takie historie przychodziły i opowiadały. Ja bym chciał, Panie Darko, jeśli można, poprosić Pana, bo tak wielokrotnie rozmawialiśmy i Pan opowiadał nieraz takie historie, że nieraz przywożą do Was osoby, gdzie już inne szpitale odmawiały przyjęcia, takie beznadziejne, nie dawały rokowań. Przyjmowaliście tych pacjentów i po tygodniu, dwóch tygodniach te osoby wracały do, nie powiem do normalnego życia, ale ten stan zdrowia zdecydowanie się poprawił i to dla mnie jest takie budujące, że właśnie przez tą troskę, wrażliwość, którą zresztą wszyscy podkreślają, zarówno moi znajomi, czy moi współbracia z zakonu, kiedy są w waszym szpitalu i chyba też fachowy personel, że jednak ta pomoc taka realna przychodzi, że człowiek czuje się zaopiekowany i no, można te choroby pokonać. No po to są szpitale i lekarze, żeby może taką jakąś historię, jedną czy dwie. Rzeczywiście tych historii jest w szpitalu bardzo dużo. Tak jak wspomniałem, nasz ksiądz Zbigniew Kapelan na pewno by jeszcze więcej opowiedział tych historii. A ja mogę powiedzieć tylko, że tak z takiego medycznego punktu mieliśmy na przykład takie historie, że przyjechała do nas na przykład pani, która została wypisana ze szpitala i rodzina usłyszała, że już się nie da nic zrobić, proszę zabrać panią do domu, bo stan jest już taki beznadziejny, krytyczny, to już są ostatnie godziny i dobrze by było, żeby ta pani, by jest jej życzeniem, żeby odeszła w domu. Rodzina oczywiście nie poddawała się i dostaliśmy taki telefon, pytanie, czy taką pacjentkę przyjmiemy. Oczywiście powiedzmy tak, że zawsze to jest pytanie od lekarza, w jakim jest stanie. No, mamy stan taki, a nie inny. A czy nie możecie udać się do innego szpitala? No, nie chcą przyjąć, ale czy pan doktor by przyjął na przykład tą panią? No i często, mimo że są to trudne przypadki medyczne, zgadzamy się, jeśli możemy tylko w jakikolwiek sposób przyczynić się, ulżyć w tym cierpieniu, pomóc pacjentowi, pomóc rodzinie, to czynimy. I rzeczywiście taka pani do nas trafiła. Rokowania były bardzo złe. Dano tej pani dosłownie może dzień, może dwa dni życia. Ta pani u nas leżała 3 tygodnie i po 3 tygodniach wyszła na własnych nogach ze szpitala. Jeśli taki duży szpital kliniczny wypisał tą panią z taką diagnozą, a nie inną, to też pokazuje, że my w takim szpitalu tutaj mamy rzeczywiście takie małe cuda. My bardziej patrzymy na to, że to jest taki Boży cud w tym szpitalu, że się udało, już ta pani wyszła i nam podziękowała. No, historia sprzed miesiąca jest taka, kiedy nie byliśmy jeszcze szpitalem covidowym, trafiła do nas mama księdza z Bydgoszczy. Wypisali tą mamę ze szpitala z wyłonioną już stomią, z rozsianym nowotworem, w stanie krytycznym. Takim na zasadzie, proszę księdza, proszę mamę zabrać do domu, bo już się nie da nic zrobić. Mama pojechała do domu, no i w tym domu bardzo cierpiała. Ten ksiądz do nas zadzwonił, do mnie dokładnie zadzwonił, z prośbą, to jest taki mój przyjaciel, ksiądz jeszcze z takich z młodych lat, kolega, i pyta mnie, Darek, czy ja mogę przywieźć mamę do twojego szpitala? Moja mama bardzo cierpi. Ten ból jest nie do wytrzymania.
Powiedzieli, przyjechał lekarz z hospicjum domowego i powiedział, że mama odejdzie za godzinę, za dwie. Ja mówię, słuchaj, jeśli twoja mama ma tylko siłę, żeby taką drogę przebyć, to nie ma żadnego problemu. I rzeczywiście tak się zdarzyło, że ta mama do nas przyjechała. I co jest ciekawe, że ona przyjechała w takim stanie naprawdę już skrajnego wycieńczenia. Była odwodniona, ten stan był taki, że lekarze sami u nas w szpitalu mówili, że rzeczywiście to może dobę przeżyje. Ale można powiedzieć tu o wielkim cudzie, że taki cud się zdarzył kolejny. Ta mama u nas po 2 tygodniach wyszła z tego szpitala na własnych nogach. Wszystkim dziękując i podając rękę każdemu z osobna. Więc to, jeśli mówimy o małych cudach, to my takich małych cudów w tym małym szpitalu mamy bardzo dużo. I to jest taki przykład, no, takich z ostatniego czasu, ale tych przykładów, tak jak ojciec tu mówił, można mnożyć bardzo wiele. Wiem, że na Facebooku na przykład szpital ma swoją stronę, ale też kaplica, o której mówiliśmy, ma swoją osobną stronę na Facebooku, gdzie można zajrzeć, gdzie można obejrzeć kaplicę. I znalazłam tam taką informację, że ta kaplica jest dostępna dla wszystkich 24 godziny na dobę, tak? Dokładnie tak. Do poniedziałku, jakby do niedzieli włącznie, jesteśmy jeszcze szpitalem covidowym, ale od poniedziałku jesteśmy już szpitalem otwartym dla wszystkich. Każdy, kto będzie chciał skorzystać z naszej pomocy, to zapraszamy. I tak samo każdy, kto będzie chciał wejść do kaplicy szpitalnej, będzie mógł to uczynić. Mamy tam relikwie wielu świętych, tak jak już wspominałem. A może powiedzmy naszym słuchaczom, kogo można tam spotkać? Świętego Maksymiliana Kolbego. To myślę, że jest zachęta już najlepsza. Ignacego, tak. Błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, błogosławioną Franciszkę Siedliską, błogosławione męczenniczki z Nowogródka, to siostry Nazaretanki. Mamy świętego Alberta Chmielowskiego, mamy świętą Magdalenę z Kanosy, mamy świętą Bakitę, mamy jeszcze Ojca Pio też, świętego Ojca Pio, widziałam, świętą Andrzeja Litę, Bobole. Świętego Andrzeja Bobole, mamy świętego Stanisława Papczyńskiego, za którego stawiennictwem mamy wręcz cud medyczny, ale myślę, że o tym najpiękniej by opowiedział nasz kapelan, który uczestniczył w tym modlitewnie i który opowiadał mi to ze łzami w oczach. Nie wiem, czy nas słyszy ksiądz Zbyszek, ale jeśli tak, to zapraszamy go do studia niepokalanowie. Tak, myślę, że jak najbardziej jest wskazany, żeby podzielił się tutaj takimi świadectwami. On będzie miał więcej tych świadectw. Także no, naprawdę i wielu innych świętych w tej chwili mamy i też kolejni już czekają. To jest, bym powiedział, niesamowite. W tej kaplicy mnóstwo osób wspomina, że doświadczyło różnych cudów i pacjenci i osoby z zewnątrz przychodzące do kaplicy szpitalnej opowiadają o takich małych cudach. Zapraszamy więc Państwa bardzo serdecznie. Tak, a my oczywiście jesteśmy dostępni i na stronie internetowej, na Facebooku. Ja mogę tylko powiedzieć, że mamy bardzo dobry oddział ginekologiczno-położniczy. Wiele pań przychodzi do nas, przyjeżdża rodzić swoje pociechy. Z daleka nawet. Tak, nawet z daleka, co jest dla nas bardzo pocieszające. Wiem, że mamy położną roku, także no, takie mamy małe sukcesy, z których się bardzo cieszymy. Tak samo na przykład mogę powiedzieć, że na przykład na naszej chirurgii przyjeżdżają do nas osoby na przykład w stanie krytycznym. Mieliśmy na przykład, jeszcze przypomniała mi się taka historia, siostrę zakonną z Kalisza, która przyjechała, której nikt nie chciał przyjąć. Ona przyjechała, ja zadzwoniłem do mojego kolegi profesora i zapytałem go, czy obejrzałby tą siostrę zakonną, bo podobno jej stan jest krytyczny. Ona przyjechała w bardzo ciężkim stanie. Lekarze jej powiedzieli, że nie ma, że na razie nic się nie dzieje i niech się zgłosi za parę dni, tak telefonicznie. Ona do nas przyjechała, my ją przyjęliśmy do szpitala. Przyjechało z Łodzi 2 profesorów, którzy u nas pracują. Zrobili jej badanie tomograf i uznali, że trzeba natychmiast ją operować. Operowali ją w niedzielę. Stan był bardzo ciężki. Wręcz bym powiedział, że nawet beznadziejny. Bo całkowicie, no, nie chcę chodzić jakby szczegóły, bo nie jestem tego upoważniony, ale rzeczywiście było tam już zagrożenie życia.
Ta operacja trwała wiele godzin, udało się szczęśliwie wszystko i mogę powiedzieć, że siostra wróciła do pełni zdrowia. Ojciec Mirosław doświadczył tego, poznając siostrę, prawda, podczas wizyty w Koninie. Czy dobrze mówię? To znaczy, wtedy, kiedy ja byłem na rekolekcjach, ona chyba była jeszcze u was na oddziale. Aha. Minęliśmy się, bo ja wprowadziłem wtedy rekolekcje i wiem, że ona ten, ale właśnie to, że wszyscy nie, jakby wątpili, że ona z tego wyjdzie, że to już był taki tragiczny stan, a no, okazało się, że i wiem, że dobrze funkcjonuje po tej operacji. Tak, rzeczywiście wróciła do pełnej sprawności, chociaż rokowania były najbardziej złe. Pan profesor powiedział, że no, że życzy oczywiście siostrze jak najlepiej, ale zobaczymy, co czas przyniesie. Mówimy tutaj o rzeczywiście no, bardzo poważnej sytuacji, bym powiedział. Więc, no ale siostra wróciła do pełnej sprawności, więc to jest, no, i takich możemy historii mnożyć w tym naszym małym szpitalu w Głownie. Czy jest jakaś księga łask spisywana może? Ojciec Mirosław kiedyś mi wspominał, że powinniśmy to, taką księgę jakby w kaplicy zrobić, że powinna być wystawiona, taka wyłożona. Rzeczywiście, no może tak powinno być, ale tego jeszcze nie zrobiliśmy. Tak, może dlatego, że jesteśmy trochę skromni i nam się wydaje, że może nie powinniśmy tak tego, ale jeśli... Myślę, że warto dokumentować mimo wszystko, jeśli są jakieś łaski, nawet jak one wydają się takie może nie jakieś spektakularne, to jest to ważne. Dlaczego? Dlatego, że świadectwa łask, które otrzymują, budują wiarę i też dają ludziom konkretną wskazanie, co robić, gdy. Tak. Bo przecież wiele osób podobne ma choroby, wiele osób przeżywa tragedię życiową, nie? Kiedy się dowiaduje, że z takich sytuacji jest wyjście, że kogoś Matka Boża wyprowadziła właśnie przy pomocy lekarzy, przy pomocy opieki zdrowia, że nie trzeba się załamywać, tak? No wszystko jest w rękach Pana Boga, każdy oczywiście kiedyś zejdzie z tego świata, ale no, trzeba ufać i tej współpracy właśnie boskiej i ludzkiej, nie? My robimy to, co jest możliwe, ale też nie odmawiamy Panu Bogu, że On też nam w tym pomaga i udziela czy światła lekarzom, czy jakieś podjęcia decyzji nieraz, które właśnie w tym momencie mogą uratować życie, odwagi. Przecież nie każdy chce się podjąć ryzyka, boi się, no bo ktoś go może oskarżyć, a tutaj myślę, że właśnie to potrzeba jest takiego otwarcia się na ten czynnik nadprzyrodzony, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg się też posługuje ludźmi. No, ja mogę tylko dodać, że dzięki ojcu Mirosławowi i ojcom z Niepokalanowa my mamy takie ambicje stać się takim małym szpitalem dla polskiego duchowieństwa. Jeśli ktokolwiek by chciał skorzystać z naszych usług, to każdy oczywiście jest mile widziany. To musicie się rozbudowywać. To powoli, tak pokornie przy pomocy Matki Bożej i współdziałaniu z łaską. A to nasz jest dużo w Niepokalanowie, a w Polsce duchowieństwa. Ja myślę, że tak jakby tak ktoś chciał skorzystać, to oczywiście zapraszamy. Jesteśmy do dyspozycji. Nie ma przeszkód, żeby rozbudować szpital. Znaczy, teren jest. Oby tylko byli chętni, żeby skorzystać z tego szpitala i z naszych usług. Zapraszamy więc wszystkich bardzo serdecznie, kto chciałby skorzystać ze szpitala, który leczy nie tylko ciało, ale też duszę, można chyba tak powiedzieć. A naszym gościem byli dziś pan Dariusz Wojtasik, prezes szpitala w Głownie i ojciec Mirosław Kopczewski z Niepokalanowa. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Bóg zapłać. Szczęść Boże.